W życiu każdego człowieka, narodu i państwa jest jedna bezcenna rzecz – honor. Te piękne słowa wypowiedział 5 maja 1939 roku minister spraw zagranicznych Józef Beck na słynnym przemówieniu sejmowym, w którym odrzucił niemieckie propozycje sprzymierzenia się z III Rzeszą. I w ten sposób Polska stawała się przeciwnikiem Niemiec. Józef Beck odpowiedział jak Polak. Odpowiedział tak, jak nakazywała nam nasza polska tradycja honoru jako wartości najwyższej. Ciekawe, że po 50 prawie latach, kiedy komunistyczne różne środowiska historyczne wyśmiewały to przemówienie i całą tą postawę ówczesnego rządu polskiego, nie tylko Józefa Becka. Ciekawe, że we współczesnych teraz czasach, kiedy mamy wolność, kiedy mamy swobodę już mówienia o historii, są pewne środowiska i osoby, takie jak pan Piotr Zychowicz, którzy nazywają tego typu i postawy, i słowa Józefa Becka za jakieś niepotrzebne sentymenty, za jakąś głupotę. W książce swojej pan Zychowicz, którą zatytułował Pakt Ribbentrop-Beck, nie Mołotow, tak jak historia zna, ale Beck, czyli pan Zychowicz opisuje koncepcję jakoby korzyści wielkich dla Polski, które miałyby wyniknąć z takiego sprzymierzenia się Polski w 1939 roku nie z aliantami zachodnimi, z Anglią i Francją, ale z Niemcami. Ta teoria mi też z początku, przyznam szczerze, jakiś czas temu, kiedy się z nią zetknąłem, nie poprzez książkę pana Zychowicza, ale w innym jakimś opracowaniu, spodobała mi się, mówiąc szczerze. Też mi się wydawało, że faktycznie Polska uniknęłaby ogromnych zniszczeń, zwłaszcza strat ludnościowych. Tutaj też te elity, o których często pan Zychowicz w swoich wywiadach wspominał, wydawałoby się, że nie stracilibyśmy zamiast rzeczywiście tej wrześniowej klęski, mielibyśmy jeszcze przynajmniej rok spokoju, gdzie Polska zdążyłaby zmodernizować wojsko, a więc gdzieś rok albo nawet później, 2 lata później, w 40 albo w 41 roku byłaby wspólnie z Niemcami inwazja na Związek Sowiecki. No, bardzo fajnie to brzmi. Polska flaga by powiewała nad Kremlem razem z niemiecką flagą. Już trochę gorzej to brzmi, że tą czerwoną swastyką na białym tle. No ale po jakichś głębszych analizach osobiście odrzuciłem tą koncepcję, nie tylko z jakichś względów emocjonalnych i sentymentalnych, ale z bardzo jakby praktycznych kwestii. Czyli po pierwsze, zupełnie niemożliwa byłaby koncepcja, aby Niemcy w 1940-1941 roku przy takim, jakim wcześniej mieli potencjale militarnym, gospodarczym, żeby pokonały potężny Związek Sowiecki. Nie jestem absolutnie sowietofilem, ale fakty są jednoznaczne. Tak potężne państwo, kilkanaście w tym czasie milionów kilometrów kwadratowych, potężny przemysł, który, tak jak historia II wojny światowej pokazywała, rozwijał się, odradzał. Zakłady przemysłowe w 1941 roku ewakuowane z zachodniej części Związku Sowieckiego za Ural, dosłownie po 3-4 tygodniach już rozpoczynały produkcję materiałów zbrojeniowych.
3 miliony sowieckich żołnierzy pokonanych przez Wehrmacht, wziętych w większości do niewoli. Zaraz w następnym roku, 1942, Sowieci mobilizują ten sam potencjał i mają jeszcze ogromne zasoby ludnościowe. Także prawda jest taka, że jeśli by nawet te 30, czy nawet jak pan Zychowicz mówi, 60 dywizji piechoty polska wystawiła, co osobiście wydaje mi się jednak sporą przesadą, może jeszcze byśmy tutaj mogli powiedzieć o jakichś dodatkowych 10 dywizjach piechoty, tak jak to w rzeczywistości we wrześniu wystawiliśmy tych 10 dodatkowych dywizji rezerwowych, może jeszcze kilkanaście brygad kawalerii, w tym z połowa powiedzmy zmotoryzowanych. Może i rzeczywiście trochę więcej byłoby tam naszych wspaniałych czołgów 7TP. I faktycznie, myślę, że w 1941 roku w grudniu razem z Wehrmachtem Moskwa byłaby zdobyta, ale to byłby już maksimum możliwości. To już nie jest jakaś gdybanologia, ale rzeczywiście ten marsz Wehrmachtu w 1941 roku w grudniu pod Moskwę, te 30 km od Moskwy, to był już maksimum możliwości. I rzeczywiście z tymi 30-40 dywizjami polskimi, fakt, Moskwa byłaby zdobyta, ale co dalej? Powiedzmy, że w 1942 roku przegrupowanie Wehrmachtu i sił Wojska Polskiego, do tego oczywiście Rumunii, jakieś tam też siły węgierskie, włoskie, atakują w 1942 roku latem, tak jak to by miało miejsce, Stalingrad, czyli południe teraz Rosji. Powiedzmy, że na Kaukazie Wehrmacht dochodzi aż do Baku, czyli zajmuje te roponośne złoża. Ale to jest znowu maksimum możliwości. I znowuż potężna machina sowiecka, jak ta zabawka rosyjska Wańka Wstańka, ona powstaje, znowuż mobilizuje. Przeszło 20 tysięcy czołgów i te ponad 3 miliony żołnierzy, 10 tysięcy samolotów. I wydaje się, że rzeczywiście rok następny wojny, 43, stałoby się dokładnie to, co się właśnie stało. Może nie w lipcu, może trochę później, ale bitwa pod Kurskiem, czy ewentualnie w jakimś innym miejscu, ale o tym charakterze wielkiej wojny pancernej, próby odzyskania tego prowadzenia w tej wojnie Niemiec musiałaby się skończyć porażką, a więc mamy w końcu rok 44, może nie w styczniu, może w lutym, i Armia Czerwona przekroczyłaby przedwojenne granice Polski. I w efekcie tego już myślę, że po prostu nie cackaliby się z nami. I tak byli niezbyt jakoś tam eleganccy Sowieci, którzy przekraczali nasze granice przedwojennej Polski. Ale teraz, kiedy już bylibyśmy ich otwartymi wrogami, którzy zadali im potężne straty, którzy by, mówię, ewentualnie mogliby też brać udział w okupacji ich terenów, myślę, że ich zemsta byłaby na tyle sroga, że rzeczywiście, jeśli nawet nie Niemcy by nam te zniszczenia w gospodarce, w ludności wykonali, to z pewnością Sowieci by to właśnie zrobili. A więc mielibyśmy sytuację taką na końcu wojny, że po prostu Sowieci nie tylko że ze swoim tym potężnym potencjałem gospodarczym, ludnościowym wkraczają w nasze granice, idą do Berlina, ale mielibyśmy też, musimy oczywiście pamiętać o tej pomocy, tak zwany Lend-Lease, pomocy amerykańskiej dla Związku Sowieckiego, potężne dostawy sprzętu zbrojnego, też by oczywiście nie pozwoliły upaść Związkowi Sowieckiemu. Właśnie to jest chyba też takie najbardziej nielogiczne. Pan Zychowicz zakłada,
że po zdobyciu Moskwy Sowieci upadliby, tak jakby już był koniec. To jest właśnie chyba też zasadnicza ta pomyłka i błąd Zychowicza. Nie docenia tego, że już Stalin właśnie zimą 1941 roku szykował sobie kolejną kwaterę w Kujbyszewie za Uralem i nic nie wskazywało, żaden jakiś specjalny upadek morali ani organizacji Armii Czerwonej, żeby była już bliska upadku. A więc nie trzeba by w zasadzie czekać na desant aliancki w 1944 roku w Normandii. Wcale nawet nie trzeba by oczekiwać zrzucenia bomby atomowej na Hamburg, Berlin czy Dresno. Jak to Zychowicz właśnie wymienił w swoich licznych wywiadach, które by to miały zmusić Niemcy do kapitulacji, ale po prostu niewyczerpane zasoby Związku Sowieckiego spowodowałyby, tak jak to się stało właśnie w historii, to już nie jest żadne gdybanie, takie są po prostu realia, że Związek Sowiecki by stał się naszym okupantem, straszliwym okupantem i tak samo tutaj te zniszczenia by, myślę, dorównowały co najmniej tym zniszczeniom, jakie Niemcy dokonali poprzez swoją okupację. Natomiast nasza sytuacja w tym momencie, w 1944 czy 1945, jako kraj sojusznicy Niemiec, byłby straszliwy. Tutaj nie mielibyśmy żadnych szans na rekompensatę naszych ziem wschodnich w postaci na zachodzie tak zwanych ziem odzyskanych. Bardzo możliwe, że większe jeszcze byśmy mieli straty, bo trzeba wziąć pod uwagę to, iż Niemcy bardzo nielojalnie zachowywali się wobec swoich sojuszników. Tutaj pan Zychowicz wspomina Finlandię, która nie graniczyła po pierwsze z Niemcami. Niemcy nie mieli żadnych rzeczywiście tutaj korzyści, aby coś tam uszczuplić od Finów. Ale tutaj trzeba wspomnieć, zamiast właśnie Finlandii, daleko oddalonej od Niemiec, trzeba raczej wspomnieć Rumunię, która była poważnym sojusznikiem Niemiec, jedynym praktycznie dostawcą ropy naftowej. I mimo to Hitler pozwolił na to, aby w 1940 roku Sowieci anektowali rumuńską Besarabię. No, tutaj powiedzmy, to była inicjatywa Sowietów, więc tu mógłby się, powiedzmy, że wytłumaczyć hitlerowcy, że nie mogli nic zrobić. Mogliby, gdyby chcieli. Ale już ewidentne już było zmuszenie praktycznie Rumunii do oddania Węgrom Siedmiogrodu i Bułgarom Dobrudży, czyli południowych skrawków wybrzeża rumuńskiego. Więc tak odwdzięczała się III Rzesza tak swojemu poważnemu sojusznikowi, jaką była Rumunia. To, że Rumunia teraz w 1945 roku odzyskała Siedmiogród, to nie w nagrodę oczywiście za to, że później się szybciutko zmieniła fronty i przeszła na stronę aliantów, ale po prostu, żeby osłabić Węgry, też do końca wiernego sojusznika III Rzeszy. No i właśnie cała ta koncepcja, iż Niemcy obiecywali, że nie mieli planów, aby tutaj odgryzać po kolei, jak to pan Zychowicz wypowiadał się, odgryzać nasze polskie tereny powoli, też nie jest pewna, że tak by nie zrobili. Nie wiem, czy rzeczywiście nie ma takich dokumentów, czy ich może nie znaleziono jeszcze, że Niemcy planowali ewentualnego właśnie takiego sojusznika, jakim miałaby być Polska, właśnie powoli, stopniowo okrajać, bo wiemy, że na jesień 1938 roku już była ta propozycja, aby zgodzić się na aneksję Gdańska przez III Rzeszę i autostradę przez Pomorze
transgraniczna, czyli taka, aby Niemcy nie musieli płacić za nią. Nie wiemy, czy rzeczywiście później, kiedy już nasze wojska, Wojsko Polskie w 1941 roku, powiedzmy, czy może już nawet w 1940, uczestniczyło razem z Wehrmachtem w inwazji na Związek Sowiecki, czy w pewnym momencie Niemcy nie zaprosiliby nas na konferencję na temat korekty granicy do Berlina i w takiej już sytuacji zaangażowania naszego wojska na wschodzie, czy nie bylibyśmy zmuszeni najpierw na jakąś autonomię Pomorza, Wielkopolski, Śląska, być może w kolejnym roku, czy po kilku miesiącach już nawet, do aneksji właśnie tych zachodnich ziem, które przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę były niemieckie. Także jest bardzo możliwe, iż alianci w 1945 roku, chcąc ukarać sojuszniczkę Niemiec, mogliby rzeczywiście nawet nie tylko, że nie przyznać nam w drodze rekompensaty ziem odzyskanych, ale nawet nie oddać już tych ziem anektowanych przez Rzeszę. Być może one byłyby właśnie częścią NRD, czyli wschodnich Niemiec, komunistycznych Niemiec, a nie komunistycznej Polski. W ogóle też takie przekonanie, że Niemcy mieli takie, Hitler miał takie dobre przekonanie, tak Hitler uwielbiał Piłsudskiego, składał kwiaty na jego grobie. To jest polityka, którą zresztą, jak sam pan Zychowicz zauważył, ówcześni niepolscy politycy, bo my tu jesteśmy chyba rzeczywiście jedynym wyjątkiem, prowadzili według zasad niemoralnych, a więc można powiedzieć w zasadzie niemoralność, kłamstwo były zasadą, były cnotą, a więc tym bardziej ufanie komuś takiemu, kto tak politykę uprawia, że dotrzyma obietnic, że nie anektuje naszych ziem. W ogóle nawet pomyślmy sobie, to nie tylko chodzi o aneksję Pomorza, Śląska, Wielkopolski. Przecież nie możemy zapominać o tym, iż w książce swojej Mein Kampf Hitler wyraźnie pisał o przestrzeni życiowej, ten Lebensraum, na wschodzie. Nie na zachodzie, nie w Skandynawii, nie na Bałkanach, tylko na wschodzie miała być olbrzymia przestrzeń życiowa do zasiedlenia przez Niemców. I patrząc na nasze granice, to niestety, ale cała wschodnia granica Niemiec bezpośrednio leżała z Polską. Polska graniczyła z Niemcami, stała na przeszkodzie właśnie tej wschodniej Lebensraum. Także można się spodziewać, że po aneksji Wielkopolski, Pomorza i Śląska, może po kilku latach, kiedy rzeczywiście by Sowieci mieli być zupełnie zniszczeni, co wcześniej, jak już mówiłem, było po prostu niemożliwe przy takim potencjale Niemiec. Było zatem oczywiste w zasadzie, że Niemcy potem już by zajęli się naszą podległością sobie i coraz to bardziej kolonizowaniem nawet tego kadłuba polskości, jaką była kongresówka, co przykład, to znowu nie jest gdybanologia, tylko tak było w 1944 roku. Zamojszczyzna, część kongresówki, została tam akcja wysiedleńcza i osiedlania niemieckich kolonistów podjęta. Takie były realne posunięcia Niemiec, a nie tylko dobre życzenia Hitlera z 1939 roku. Także na koniec jeszcze po tych, jak mi się wydaje, sensownych i rzeczowych wywodach, rzeczywiście może jeszcze takiej natury, może ktoś to właśnie nazwie emocjonalne czy sentymentalne, ale uważam za istotne, zwłaszcza dla ludzi wierzących, a raczej narodowcy, patrioci polscy się za wierzących, za chrześcijan uważają. Takie lansowanie uprawiania polityki w sposób niemoralny, jaki pan Zychowicz i nie tylko proponuje, uważam za wysoce właśnie
nieodpowiednie, niemoralne i w ogóle jakby zaufanie komuś takiemu, który jakby namawia, zachęca do niemoralności, to stawia pod znakiem zapytania cały autorytet w tym momencie pana Zychowicza, jego wnioski, jego... Nie wiem, czy można zaufać jego różnym stwierdzeniom, że on to zbadał, on to rzeczywiście w różnych tam archiwach sprawdził dla kogoś, kto uważa niemoralność za cnotę. Ja rozumiem, że to jest jakby tutaj pochwała niemoralności tylko w polityce, ale bądźmy szczerzy, moralnym trzeba być zawsze. Albo się jest moralnym, albo się nie jest moralnym. Nie można być moralnym tylko w pewnej dziedzinie życia, a w innej już nie. Także wydaje mi się to też z takiej... Dlatego literatura pana Zychowicza właśnie i książka tego typu jak Pakt Ribbentrop-Beck wydaje mi się nie tylko, że nierzeczowa i tak naprawdę nieuzasadniona merytorycznie, ale również bardzo szkodliwa, jeśli chodzi o moralność i patriotyzm Polski. Myślę, że ta książka w tej chwili jakby przejęła niestety, tak myślę, też tą dawną przez komunistów uprawianą krytykę właśnie tego piękna polskości, tego honoru, szlachetności polskiej. Patriotyzm w obecnych czasach młodzieży nie kojarzy się z czymś wartościowym, jest ośmieszany. Cwaniactwo, jakaś zaradność wydaje się być teraz dzisiaj bardziej w cenie. No i niestety tego typu książka, chociaż może rzeczywiście bezpośrednio pan Zychowicz nie miał takiego zamiaru, ale przyczynia się do obniżenia tej wartości patriotyzmu. Dziękuję.